Spotykamy się z okazji wystawy ikon kapucyna brata Marcina Świądra. Tytuł wystawy: Pascha Nowosielskiego. Jan z Damaszku powiedział kiedyś: jeżeli człowiek niewierzący będzie cię pytał o twoją wiarę, to zaprowadź go do kościoła i postaw przed ikoną. Jest taka scena właśnie w filmie Andrzeja Tarkowskiego, Andrzej Rublow, kiedy mnisi wyruszają, opuszczają swoje rodzinne strony, wyruszają w podróż, zostawiają to, co kochali, swoje rodzinne strony. I jeden z nich mówi do drugiego, że kiedy patrzymy na coś po raz ostatni, jest to bardzo ważne. Nabiera to zupełnie innego znaczenia. To zdanie mówię w kontekście takim, że brat Marcin podróżuje i mieszka w różnych stronach. Pomyślałem sobie, że może warto zastanowić się nad samą tą kategorią, która w pisaniu ikony jest niezwykle istotna, to znaczy na naśladowaniu, bo myślę, że jedną z rzeczy najtrudniejszych dla ikonopisa jest przyjąć pewną postawę pokorną wobec struktury, wobec zamysłu, którym trzeba wycofać siebie, żeby wybrzmiał w tekście sens o wiele głębszy niż to, co jest na zewnątrz. Myślę, że jest czas też dzisiaj taki, że trzeba wychodzić ze słowem, którym jest ikona również, do ludzi tam, gdzie oni są, żeby wyjść trochę ze świątyni i głosić słowo o miłości Boga w tym miejscu, gdzie po prostu ludzie chcą przyjść, gdzie się mogą zgromadzić, bo nie zawsze wszystkim jest po drodze do kościoła. A Jezus Chrystus przychodzi do wszystkich i to jest to, co chciałbym, żeby wybrzmiało tego wieczoru. Żeby to On tutaj był w centrum, kiedy będziecie patrzeć na te ikony.